Dzień dobry, witam z rodzinnego mojego miasta, miasta Świętej Wieży. Ale nie zabieram Was do Częstochowy na pielgrzymkę na Jasną Górę, do Miejskiej Galerii Sztuki, gdzie spotkamy się z twórczością Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński cały czas nas zaskakuje. Przed odbiorcami stoi ambitne zadanie interpretacji, uzupełnienia interpretacji obrazów za pomocą opowiadań, fotografii, rysunków, malarstwa. Zdzisław Beksiński uprawiał wiele sztuk i należy je wszystkie poznać, aby zrozumieć jego fenomen, aby zrozumieć to, co leży pomiędzy słowem a obrazem, pomiędzy fotografią a malarstwem, pomiędzy malarstwem a opowiadaniami. To wszystko łączy się w pewną całość. Beksiński w fotografii ukazuje nam celuloidową lalkę oraz zniewolone ciało, co widać w opowiadaniach z lat 60. XX wieku, między innymi w opowiadaniu Ból głowy 3. Również ukazuje nam Beksiński w opowiadaniach manekiny, a przecież w malarstwie mamy do czynienia z fantomem. Beksiński ukazuje nam przestrzeń zamkniętą w swoich tekstach literackich, co również widzimy w jego obrazach, przede wszystkim z tych lat 80. Obraz powstał w 1986 roku. Artysta ukazuje nam udręczone ciało, twór groteskowy, a być może postać demoniczną. Ciało nie jest zamknięte, nieukończone, wyrasta poza swoje granice. Tutaj warto zwrócić uwagę na pewne elementy, dłonie, nakładające się na siebie dłonie. Być może jest to nawiązanie do opowiadania Beksińskiego o tytule Ręka. Dłonie, które niecierpliwie dotykają, które próbują zrozumieć kształty. I tutaj można posłużyć się fragmentem tekstu Beksińskiego. Postać czuje dotyki i sama dotyka tysiące dni najczarniejszej nocy złożonej z dotyków. Również proszę zauważyć, że być może w tekście, w którym Beksiński z lat 60. opisuje postać, która jest pokryta czernią wiecznej nocy, być może jest ona odzwierciedleniem tego tekstu. Pragnę malować tak, jakbym fotografował marzenia i sny. Jest to wciąż z pozoru realna rzeczywistość, która jednak zawiera ogromną ilość fantastycznych szczegółów. I w tym obrazie widać kilku bohaterów, którzy są w takiej przestrzeni nierealnej, przestrzeni snu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na szczegóły, na linie delikatne i które tak naprawdę dają nam wrażenie, jakby te postacie się unosiły.
Miejska Galeria Sztuki to takie szczególne miejsce, bo tu jest muzeum, które znajduje się wewnątrz galerii. Jakie to muzeum? Tak, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie ma specjalne miejsce zatytułowane Drugie Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Dlaczego drugie? To miejsce ma swoją historię 15-letnią. To miejsce, które wcześniej było dedykowane mistrzowi i posiadało ogromną kolekcję jego prac, bo ponad 200. To miejsce powstało dzięki Annie i Piotrowi Dmochowskim, marszantom Zdzisława Beksińskiego, Polakom mieszkającym na stałe w Paryżu. Gdyby nie człowiek, który zakochał się w twórczości Beksińskiego, Beksiński nie miałby tyle zamówień, z pewnością tyle tych dzieł nie byłoby skonsumowanych na rynek. Można by wiele mówić o pracy marszanta i artysty. Wiemy, że zarówno Dmochowscy, czy pan Piotr Dmochowski dla Zdzisława Beksińskiego był ważną postacią, jak i odwrotnie, sam artysta i twórca, w którym się Dmochowski zakochał, będąc w Łodzi na wystawie i poszukiwał, kto jest autorem jego prac, kto pokazywał te prace, które w ten sposób bardzo dekadencki ujął serce Dmochowskiego, bo on uwielbia artystów mrocznych. To powodowało związek między kochającym sztukę i kupującym sztukę od artysty, próbującym go wypromować w Paryżu w zupełnie innym rynku sztuki niż rynek polski. A z kolei Zdzisław Beksiński jako twórca wielowymiarowy, świetny malarz, doskonały fotografik, świetny rysownik, artysta, który nie tylko posługiwał się bardzo wprawnie tym językiem malarskim, rysunkowym, fotograficznym, ale przede wszystkim postrzegał świat jeszcze przez pryzmat bardzo wyrafinowanej muzyki, którą słuchał, języków, którymi się posługiwał, nie mówiąc o tym, o literaturze, jaką czytał na co dzień, aby przelewać to wszystko w kwintesencję swoich dzieł sztuki, czyli obrazów. No właśnie, tutaj padło takie słowo klucz, artysta mroczny. Czy rzeczywiście, oglądając obrazy Beksińskiego w Miejskiej Galerii Sztuki, stykamy się właśnie tylko z takim mrocznym postrzeganiem rzeczywistości przez Beksińskiego, czy mamy tutaj różny przekrój jego twórczości? W naszej galerii, po 10 latach pokazywania kolekcji, którą obecnie można zobaczyć w Nowochódzkim Centrum Kultury, udało mi się, poprzez kontynuowanie współpracy z Państwem Dmochowskich, pokazać tutaj 30 obrazów i 30 rysunków. Ta kolekcja jest już nieco inna, nie tak mroczna jak poprzednia, a Zdzisław Beksiński z pewnością należy do artystów, którzy posługują się mrocznymi emocjami. To przede wszystkim znajdowanie w tych obrazach czasami samego siebie. Wspominałeś, że kolekcja, którą przywiozłaś z Paryża, jest mniej mroczna. Dlaczego? To jest szczególna kolekcja. Ja jestem kobietą, więc też zależało mi na tym, aby Muzeum Beksińskiego było zmiękczone tą kobiecością. Beksiński malował w swoich obrazach kobiety i pierwszy obraz, który otwiera nasze muzeum, to kobieta siedząca na ławce z psem. Opowiadam tę anegdotę, że jego małżonka, cudownej urody, pani Zofia, nie tylko cudowna żona, modelka w jego fotografiach, ale bardzo ciepła osoba, która nie tylko zajmowała się swoim mężem, wielkim artystą, swoim bardzo wrażliwym synem Tomkiem Beksińskim, znanym redaktorem muzycznym, językoznawcą, jak również dwiema matkami, matką i teściową. To wszystko na powierzchni jednego niewielkiego mieszkania w Warszawie. To ja nazywam tą panią Zosię siedzącą po całym dniu na ławce odpoczywającą z psem. Trudno doszukać się tam portretu pani Zofii, ale zachęcam wszystkich, którzy nas odwiedzą, do interpretacji tego obrazu. To kolekcja bardziej kobieca i chcę się tu pochwalić i bardzo podziękować pani Annie Dmochowskiej, która jeden swój ulubiony obraz zwany zwierzęciem domowym, bo kolekcjonerzy nie tylko mają w kolekcji swoje obrazy, ale swoje ulubione przede wszystkim oglądają na co dzień w domu. I ten obraz, nieudostępniony do znanej wystawy w Grand Palais w Paryżu, znanej wystawy dzieł sztuki, nie był pokazywany, a do Częstochowy przyjechał. Posiadamy w naszej kolekcji Damę z flakami. Dla wielbicieli z Beksińskiego jest to znany bardzo obraz. Jest to kolorowa, barwna, świetnie narysowana sylwetka kobiety,
możemy tam rozpoznać, która wewnątrz to są zwoje nie tylko splotów nerwowych, nie tylko tego, co my mamy w naszym organizmie, ale doszukuje się tam świata roślin, fraktali, labiryntów naszych myśli. To wszystko jest w postaci zamkniętej obrysem ludzkim. Obrazy bardziej miękkie w wyrazie, ta śmierć, która każdego z nas dotknie, nie jest w tych obrazach pokazywana w taki sposób bardzo drastyczny. Mamy obrazy katedry, obrazy pokazujące morze, gdzie jest i dużo nieba, i błękitów. Każdy obraz to przede wszystkim emocje artysty, ale nie tylko emocje, to doskonały warsztat. Chyba nikt nie jest w stanie podrobić Beksińskiego i można mu zarzucać, że on nie był malarzem, że mimo wszystko promował bardziej i zrobił duży krok w fotografii. To chyba każdy z nas, który przyjdzie do muzeum i obejrzy, będzie miał swoje zdanie. Świetne jego rysunki w ilości 30 sztuk. Rysunek jest takim dziełem, którego nie da się poprawić. On powstaje i jest albo dobry od początku do końca, albo zły i zwykle wtedy artysta go wyrzuca. Te, które pokazujemy, to przede wszystkim jest przekrój prac Beksińskiego. Są pewne serie rysunków pokazane, postaci mężczyzn, chłopców, ja to nazywam ojciec synem, bo z pewnością to było też inspiracją dla Beksińskiego. Z tym wszystkim możemy się zmierzyć w Częstochowie. A co byś powiedziała tym, którzy się jeszcze nie zetknęli, słyszą się z Beksińskiego? Jak byś zachęciła ludzi, którzy jeszcze nie byli w Galerii Sztuki w Częstochowie, Galerii Sztuki w Sanoku, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z jego obrazami, z jego rysunkami, fotografią? Nie wiem, czy jest ktoś, kto o Beksińskim nie słyszał, ale jeżeli znajdzie się taka osoba, to ją osobiście oprowadzę i wtedy zapytam, co ją tutaj ściągnęło. Na pewno warto podziwiać te dzieła, zidentyfikować się z nimi, nie tylko pod względem artystycznym, ale choćby po to, żeby zobaczyć, jak wygląda dzieło, a może warte milion złotych. Jego obrazy podziwiam nie tylko ze względu na tematykę, ale ze względu również na warsztat. Moja estetyka jest różna. Beksiński jest z wielu artystów, których cenię. Więc zapraszamy wszystkich, którzy nas oglądają, do Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, gdzie mamy 30 obrazów i 30 rysunków Zdzisława Beksińskiego. I jeżeli ktoś nie słyszał, to jeszcze będzie oprowadzanie indywidualne w postaci pani dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki. Proszę się nie bać, nie gryzę. Gazemano.